mówią, że zawarł pakt z diabłem i że nie można go zabić. Bzdury! Każdego można zabić. Nie słuchaj takich idiotyzmów, bo później zawsze krzanisz robotę. Co to? Mam nadzieję, że reszta da sobie radę. Kto wie, za co sprzedał duszę. Ważne, żeby było za coś napić. Witajcie. Ktoś ty? Zresztą nieważne. Wynoś się. Spokojnie. Szukacie mężczyzny z ogłoszenia. Nie twój interes. Wynoś się, zanim zjawi się szef. Nie siał tutaj żadnych hałasów. Szef? Jesteśmy łowcami. Ale on... on jest po prostu maszyną do zabijania. Ach, łowcy. Zejdźcie mi z drogi. Nie chcę, żeby komuś stała się krzywda. Co? Rozumiem, że to oni zaatakowali ciebie. Nieźle sobie poradziłeś, ale jest ich znacznie więcej. Spokojnie, Cruzo, nie jestem tu po nagrodę. Możesz wyjść. Słyszałem o tobie, Morganie Blake. Skąd znasz moje imię? Musimy porozmawiać. Dlaczego mnie znalazłeś? Bo masz na ogonie jeszcze kilka grup większych niż ta. Wyznaczono dużą nagrodę za twoją głowę. W ogóle to nazywam się Edward. Edward Lionheart. Zajmuję się przypadkami takimi jak ty. Blake Morgan. Urodzony
22 maja 1793. To ile masz teraz? 87 lat? I jak zamierzasz mi pomóc? Zamierzam ci pomóc zdobyć zemstę. Musisz odzyskać spokój. Ale muszę wiedzieć, co się wtedy stało. Gdzie twoja rodzina? I niby dlaczego miałbym ci zaufać? To było 50 lat temu. Miałem rodzinę, dom. Ale musiałem... Chciałem więcej. Byłem chciwy. Chciałem, żeby to trwało wiecznie. Dlatego popełniłem największy błąd w moim życiu. Pojawił się ten demon. Wierzyłem, że dostanę to, czego chcę. Byłem głupi. On odebrał mi całą rodzinę. W zamian za moją nieśmiertelność. To nie było moje życzenie. Ja chciałem być z nimi wiecznie szczęśliwy. Spokojnie. Wstawaj. Byku, możesz powiedzieć swojej szefowej, że nie ma tu czego szukać. To ty. Tak, to musisz być ty. Edward, prawda? Shayla unika tego tematu. Ludzie, którzy o tobie wspominają, zwykle zarabiają kulkę. Tak, to ja. Możesz jej powiedzieć, że miło mi słyszeć, że ma mnie gdzieś z tyłu głowy. Nie będzie zadowolona. O to chodzi. Bierz dupę w trochę, zanim się rozmyślę. Muszę mu opowiedzieć. No, i musiałem ją tam zostawić. Nie dziwię się, że jest zła. W sumie to racja, ale... Gdybym tego nie zrobił, to prawdopodobnie oboje bylibyśmy martwi. A dokąd w ogóle teraz ruszamy? Zaraz się dowiemy. Jak to zaraz się dowiemy? Daj mi chwilę. O, Edwardzie, to znowu ty. Witaj, Arhano. Poznaj mojego towarzysza, Morgana. Ależ ja go znam. Mieszka tutaj, od kiedy pamiętam. Ale nie pomyślałem. Arhana to duch tego lasu, opiekuje się nim. Edwardzie, w jakiej sprawie się do mnie zwracasz? Szukam Roberta. Obawiam się, że nie wiem, o kim mówisz. Moja droga, oboje wiemy, że dobrze o tym wiesz. Daj mi chwilę. No, dobrze. Robert skrywa się w północnej części lasu. Odkryje zaklęcie, które go osłania. Ale pamiętaj o obietnicy. Tak. Będę pamiętał oczywiście. Powiem ci po drodze. Kto to Robert? Leśnik. Po co nam leśnik?
Nie. Czekaj. Co jest? Gdzie jest? Nie wiem. Cholera go wie, biega po lesie, żre szyszki, jelenie i no takie żyjątka leśne. No. Znowu? No znowu, no czego się spodziewałeś? Zostawiła go. 14 raz w tym roku. Ach, ten wilk. Wielki, zły wilk. Potrzebuję siekiery. Po co ci? Niedługo zmierzymy się z demonem, a to jedyna rzecz w okolicy, która jest nasiąknięta magią. No nie mogę ci jej dać, z mojej rodziny. Od pokoleń. Tak, wiem. Ale ten tu, który ze mną przyszedł, stracił swoją rodzinę. I teraz może ją pomścić. Potrzebujecie siekiery? Tak. Ale ją oddasz. Oczywiście. Dzięki. Powodzenia. Ale ją oddasz? Tak. Jest tutaj. Mój towarzysz ma z tobą coś do załatwienia. Ja wybrałem inną śmierć. Strzały. Naprawdę nie pamiętasz, kim ja jestem? Nie obchodzi nas, kim jesteś. Jesteśmy tu, żeby cię zabić. Zabić? Nie dawał mi rady wielkie potęgi, a co z was za wyzwanie? Jeżeli się nie uda, uda się, musi się udać. Nie mamy takiej pewności. Jeżeli się nie uda, to znam takie zaklęcie, ale to ostateczność. Dlaczego? Może zranić nie tylko demona, ale też tego, który go używa. Muszę je znać. Nie, jeżeli będzie taka potrzeba, użyję. Muszę je znać. To ja szukam zemsty, nie ty. Musisz mnie tego nauczyć. Nie. Może Morgan zaznał spokoju, który był mu należny. Dołączył do swojej rodziny. Oby.
czy zemsta jest złym rozwiązaniem? Tak. Ale to kolejny demon, prawda? Znam jeszcze jedną prawdę. Z dwóch łowców został jeden. I nie jest to ostatnia opowieść z udziałem Edwarda Lionhearta. Tym razem.